Dzień dobry Państwu. Zapraszam na taki krótki film o tym, co wczoraj odwaliłem. A już Wam mówię. Tego samca wczoraj stwierdziłem dwa białe guzki. Przy tym oku i przy drugim. Nie ma ani jednego. Ale wszystkie ryby, no nie wszystkie, powiedzmy większość ryb, tutaj w tym miejscu stała, o tu, w tym tym. I łapała powietrze. A wiecie dlaczego? Bo dałem 150, znaczy inaczej, półtora dawki normalnej fotosolu, które powinny dać. Także, no prawie, no na pewno więcej niż półtora dawki. Normalnie jak daję tą dawkę, powiedzmy 120%, to tutaj dałem 150%. To takiego efektu nie ma, nie było, że tak powiem, żeby te guzki znikły następnego dnia, tak dzisiaj. Ale powiem Wam, byłem, że tak powiem, osrany trochę, bo ani w beczce nie miałem wody, bo walczyłem wczoraj z filtrami RO. Mam w tej chwili filtr, taki kombajn zrobiłem z trzech, no jak się to nazywa? Wyleciałem bez głowy. No ale to urządzenie, które filtruje, że tak powiem, wodę. Mam zrobił właśnie kombajn z tymi trzema. No, wyleciałem z głowy. Także mówię, podałem tą dawkę. Byłem tak wystraszony, ale no mówię, bo to trzeba coś z tym było zrobić. I uwierzcie mi, dzisiaj na tym samcu nie ma śladu. Szykują się do. One wczoraj szykowały do ikry, dlatego. Zauważyłem, że on to ma. Mówię, przy jednym i przy drugim oku z obu stron miał te właśnie białe, białe gruzki. I tak jak powtarzam, dzisiaj nie ma ani jednego. Ryby są w dobrej formie. Bo ja wiem, że producenci, że tak powiem, podają taką dawkę bezpieczną dla nich. Która nie zawsze jest skuteczna, albo jest bardzo mało skuteczna. Dlatego mówię, ja poniosłem takie ryzyko, nie, nikomu tego nie polecam, bo ja znam swoje ryby, wiem na co sobie mogę pozwolić. Bo czasami też tak postępuję po czosnku, jak dostanę większą dawkę po czosnku, ale i no i też to, że tak powiem, uchodzi mi bezkarnie. Także mówię, czasami warto zaryzykować, żeby pomóc swoim rybkom, tak jak ja to zrobiłem wczoraj i mówię, nie żałuję, bo dzisiaj tak jak właśnie pokazałem, para szykuje się, dotarła i samiec nie ma śladu po guzkach. Kiedyś jeszcze akwaryzator, że on też tam czasami się te guzki zderzały, ale jak dawałem taką normalną dawkę, no to schodziło mu to po dwóch dniach, po trzech czasami. A tu tak jak widzicie, mówię, nie ma śladu na samcu po jednej dobie. Tak się prezentuje akwarium. Dzisiaj oddałem trochę szczepek tego lotosa dla pani Eli ze przyjaźnionego sklepu zoologicznego. No, już te korzenie mi zaczęły, bo widziałem korzenie już pośród tych liści i wziąłem to, ten pousuwałem. Wcześniej mojemu przyjacielowi Adasiowi dałem kilka szczepek, a dzisiaj mój to było chyba z 8. No nie wszystkie wydawałem, te, z którymi mówię, najbardziej drażniły te korzonki. A jednego nawet posadziłem sobie tu. Tam w głębi, widzicie, jest u moich, no w tym akwarium 200 litrów. O i to tyle, żeby nie zanudzać. Taki krótki filmik informacyjny, co wczoraj odwaliłem. Ale na szczęście, mówią, weszło się bez strat. Piękny kolejny. To tyle. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Życzę miłego popołudnia.